Witaj w domu, United Litchi A. Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcineczku poznacie dokładnie United Litchi A. Jest to mój nowy konik, mój nowy członek rodziny. Jest on rasy australijskiej, kuc australijski. Ma 132 cm w kłębie i jest ogierem. Pierwszy raz będę dzisiaj na nim jeździć, ma 4 latka. Najpierw oczywiście wsiądzie moja trenerka, która właśnie mnie nagrywa. I później, jeżeli będzie wszystko ok, to ja wsiądę, ale najpierw tak czy siak trzeba go wylążować. A więc ja już na niego wsiadłam, na razie jestem na loży. Moja trenerka wzięła mnie na loży na razie na nim. I później na razie ja tylko będę na nim stępować i wam coś o nim opowiadać, a jak już będziemy kusować, to po prostu będzie jeździć na nim moja trenerka, ponieważ wiadomo, nie znamy jeszcze konia i no. Jest on taki piękny, jest on taki piękny, rudy. No i co jeszcze mogę o nim powiedzieć? Ma tu taką słodziutką odmiankę. Ma na sobie aktualnie cały sprzęcik Hariba, ponieważ nie mieliśmy już czasu mu zrobić nowego sprzętu, a ubraliśmy mu właśnie z mocniejszym wędzidłem, naperśnikiem, wytokiem, aby po prostu wszystko było bezpieczniejsze. Ponieważ jest to młody koń, dodatkowo jest ogierem. Ogierek taki słodki, także no. Ogólnie na razie wstępem jest grzeczny wstępie, umie zmieniać kierunek, więc bardzo dobrze. Jedziemy, ogólnie jest taki mega zaciekawiony, jak widzicie, ma uszka postawione, rozgląda się po całym placu. Niektórych rzeczy się tak trochę na nie dziwnie patrzy, ale widzę, że nie jest jakiś super bardzo płochliwy, chociaż nie wiem, jak to będzie jeszcze w kusie i w galopie. Ale na razie jest taki wszystkim zaciekawiony, także no. Także taki nowy członek rodziny. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy wam się on podoba. W końcu Haribek będzie miał takiego bardziej powariowanego towarzysza w jego wieku, ponieważ Haribek również ma 4 latka, jednakże Haribo jest już spokojniejszym, doświadczonym wałachem, a to jest no 4-letni ogier, taki w ogóle niby jest podobno, jest wstępnie zajeżdżony i skacze na razie pod jeźdźcem do 80 cm pod jeźdźcem, a w korytarzu ma duży potencjał i skakał nawet 135 cm. Także jest to, na kuce jest to tak czy siak bardzo dużo. No i dzisiaj właśnie będzie jeździć na nim moja trenerka. Jak będzie wszystko ok, no to pewnie będzie stępować, kusować, galopować i może coś skoczy też. Także ja wam będę nagrywać to wszystko, zobaczycie, jak też on zachowuje się pod siodłem. Na razie sobie siedzę na nim stępem, ogólnie jest niziutki, taki kucyk. Także no, zaraz będziemy już kusować, jak się porządnie rozstępuje na ląży. A więc moja trenerka już wsiadła na niego, na razie stępują bez ląży normalnie. I wstępie ogólnie jest dość grzeczny, lecz jak widzicie zaciekawiony, a też bardzo ładnie jest zebrany. Ogólnie sobie na razie chodzą, tuptają. No i co, zapraszam po prostu do oglądania naszego pięknego Litchiego. I no, skrót to będzie Litchi. O, jak widzicie, już kusują, jest trochę niespokojny. Ciekawe, czy będzie brykać. Ogólnie z moją trenerką razem postanowiłyśmy, że na razie wytok mu ściągniemy. Zostawiliśmy mu sam napierśnik, ponieważ strasznie się szarpie głową i po prostu może albo to zerwać, albo być to po prostu niebezpieczne. Więc ściągnęliśmy i zobaczymy, czy będzie lepiej po prostu bez tego wytoku. No a w wytoku nauczy się chodzić. Ogólnie na razie będą sobie przechodzić przez taką kawaletkę, przez takiego drążka, makarona, zobaczymy, czy się go nie boi i potem będę go stopniowo zwężać i zobaczymy, jak to pójdzie. Także teraz sobie najadą i będę stawiać tutaj takie właśnie różne kombinacje. Na razie jest dobrze, się nie spłoszył, więc teraz możemy troszkę to pociaśnić. Już mamy to węższe, zaraz sobie najadą. Teraz chyba próbują w kusie. Dobrze. Okej, a więc ściaśniłam to już bardzo mocno. Zobaczymy, czy teraz to przejedzie. Jak widzicie, nie robię mu to żadnego problemu. Także super. Ogólnie podobno to koń brykający. No, pod moją trenerką oczywiście chodzi bardzo ładnie, ale nie wiem, jak będzie pode mną. Na pewno czeka nas dużo pracy. I no. Sobie teraz tam chodzą.
galopują. Kawałek jechali galopem. A więc teraz postanowiłam, że zobaczymy, czy przejedzie dron w kusie. Więc teraz z kawaletką. Więc teraz idziemy tutaj zobaczyć, czy będzie przejeżdżał drążki. I wam to też ponagrywam. Jak widzicie, drążki bardzo ładnie, więc teraz im trochę je podwyższymy na kawaletki. I tu też zrobimy kawaletkę. Ups, czekajcie, spadła. Dobra. Super! Ale on ładnie chodzi. Dajmy, czekajcie. Kucyk. Teraz ogólnie pojadą sobie z galopu na drągi, więc zobaczymy. Jedzie mój kochany Lici. Super! Tu już było troszeczkę szaleństwo, ale jeszcze raz pojadą. Dajemy wyżej? Proszę. Zrobiłam im... Ustawiłam im tutaj takie małe, taką małą stacjonatkę i jak ładnie to skoczy, to im jeszcze o jedno podwyższę i to będzie chyba na tyle na dzisiejszym treningu, ale zobaczymy. Ogólnie on tak pięknie chodzi pod moim trenerką, zobaczymy, co będzie pode mną. Damy o jeszcze jedną dziurkę wyżej i to będzie już maks na dzisiaj. I to jest... czekajcie... 55 cm, 55. Pięknie! Słuchajcie, moja trenerka powiedziała, że będę, że wsiądę na niego, więc jaram się mega. Jadę ogólnie. I zaraz ja będę wsiadać. Oh my god. Ale się stresuję. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home. I'm making my way. Ogólnie mi strasznie Lici odwalał, więc wsiadła teraz jeszcze raz na niego moja trenerka, żeby go ogarnąć, a ja sobie pojeżdżę teraz Hariba. Także zapraszam do oglądania. Trochę z góry wam ponagrywam. Tutaj moja trenerka ogarnia Liciego. Jezu, od nim tak pięknie. On pod nim tak pięknie chodzi. Dobra, hop, Hariba, kać. Ja sobie może coś skoczę na Haribku. O, tam jest taka stacjonatka, którą skacze moja trenerka na Licim. Więc sobie na nim teraz najedziemy z Haribem. Jezu, Haribek taki grzeczny. Nic nie odwala. Hop! Super koń! Teraz od drugiej strony. Już ciebie. Ciągle, 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 ciągle jadę przed ciebie. Dziś moi przyjaciele znajdują twoje siedzenie. Miasta do miasta jak koncertowa trasa. Kruzy po ulicach, jak chcesz z nami, no to wsiadaj. Śniadanie w Milanie, kolacja na dzikich gwiazdach. To serio prawda, czy to... Okej, a więc z powrotem przesiadłam się na Hariba. Teraz na nim sobie pojeżdżę troszeczkę na kole. I poskaczymy sobie jeszcze tą stacjonatkę, co tam stoi. A moja trenerka jeszcze po prostu dzisiaj trochę poogarnia Liciego, ponieważ od jutra już zostanę z nim sama, więc będę musiała ja go bardziej ogarnąć. Także dzisiaj ona go jeszcze trochę tak ogarnie. No i jutro już ja będę na nim jeździć. Także teraz pojeździmy sobie troszeczkę z Haribusiem koła i potem poskaczemy. Hop!